27 i 28 kwietnia tego roku nasza redakcja miała okazję uczestniczyć w specjalnej wyprawie kolejowej. Europociąg rozpoczął swój bieg w Berlinie, zatrzymał się w Polsce i potem w Czechach, gdzie podróżni nocowali. Drugiego dnia wrócił do Berlina. Jest godzina 13.05. Mijamy przystanek Rębiszów. Internetowy portal www.schlesischeeisenbahnen.de opisuje wizytację stacji Rębiszów w 2004 roku następująco. Za Gryfowem szlak równomiernie się wspinał. Potem, tuż za Rębiszowem, osiągał najwyższy punkt, po czym dalej prowadził w dół do Jeleniej Góry w kierunku Doliny Bobra. Budynki dworcowe i obiekty pomocnicze w Rębiszowie są nieco większe. Dwie platformy, tor przejazdowy, szopy towarowe i dodatkowe tory sugerują dość duży ruch. Mijamy nastawnię zachodnią, stację i obiekty przeznaczone do obsługi ruchu towarowego i docieramy do nastawni wschód, przed którą przechodzi pod torami przejście podziemne. Dostępne jest również połączenie z kilkutorową bocznicą kopalni. Teren stacji i torów znajduje się w dużym łuku torowym. Jadąc z Gryfowa, szlak przecina drogę zabezpieczoną rogatką. Dalej przy kolejnej bocznicy mijamy następną rogatkę przed zniknięciem szlaku w lesie w kierunku Jeleniej Góry. Dodajmy, że nastawnia zachodnia nosi nazwę RW, a wschodnia RW1. Według portalu semaforek.kolej.org.pl nastawnie posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Obsługują również rogatki na przejazdach kolejowych. Obecnie na stacji w ruchu planowym używane są tylko dwa tory i to jedynie w przypadku krzyżowań pociągów. Tory numer 3 i 5 służą wyłącznie do obsługi pociągów towarowych, przy czym tor 5 tylko pociągów nieparzystych, gdyż nie posiada semafora wyjazdowego w kierunku Gryfowa Śląskiego. Stacja obsługuje również dwie bocznice prowadzące do kopalń bazaltu, stacyjną oraz szlakową, Góra Kamienista. Do tego celu używane są m.in. tory boczne numer 7 i 9 oraz grupa torów zdawczo-odbiorczych. Kopalnia należy do firmy Mineral koncernu Strabag SE, a kruszywa bazaltowe wykorzystywane są do produkcji betonu czy asfaltu. Kopalnia posiadała też wewnątrz zakładową kolej linową do rozładowywania kruszyw nad wagonami kolejowymi, ale ta niestety przestała kursować na przełomie wieków. Do lepszego zrozumienia, gdzie się znajdujemy, popatrzmy na fragment mapy PKP PLK, pokazujący przebieg naszej podróży. W poprzednich odcinkach dotarliśmy przez Chorkę i Węgliniec do Rębiszowa. Teraz do pokonania będziemy mieli odcinek linii kolejowej numer 274 do Jeleniej Góry. Ale to nie wszystko. Specjalny pociąg pod liryczną nazwą Ekspres Karkonosze przejechał przez Kotbus, po polsku Chociebusz, i Jelenią Górę do Liberca w Czechach. Właścicielem pociągu, którym jedziemy, jest kolej Niederbarnimer-Eisenbahn, w skrócie NEB z Berlina. Pociąg został wyprodukowany w Polsce w firmie PESA w Bydgoszczy. Zazwyczaj pojazd kursuje kilka razy dziennie między Berlinem a Polską, stacją graniczną Kostrzyn i częściowo do Gorzowa. Pojazdy typu Link są jednymi z nielicznych w Niemczech, które posiadają dopuszczenie i mogą jeździć po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Dlatego Link jest pierwszym wyborem na takie specjalne wyjazdy. Ja pierdolę, kurwa, jak wyjeździć, nie wiem, co to będzie.
to jest sygnał jazda na widoczność, ponieważ on jest semaforem. Tak, myślę, bo ten dość dzielny. Nikt nam nic nie ma. Ale to masobowy? Nie, na to dołówce. No, bo teraz u nas zrobili ten symulator. No i tam... No tak, wyglądają chłopaki, nie? Ale z towarowych, z Pomiedzi, tam z takiej... No, mijamy przystanek Kwieciszowice. Encyklopedia internetowa Wikipedia.org podaje. Do początków XXI wieku przy stacji znajdował się murowany budynek Drużniczówka, wzniesiony jeszcze w XIX wieku. Jednakże przez wiele lat nie był on użytkowany. Popadł w ruinę i w 2008 roku został rozebrany, a obecnie można odnaleźć jedynie pozostałości fundamentów. Samo miejsce, w którym zatrzymują się pociągi, jest bardzo uboko wyposażone. Po prawej stronie od widocznego toru znajdziemy ślady po nieistniejących już szynach, biegnących tędy jeszcze za czasów, gdy ten odcinek linii 274 był dwutorowy. Według starych zdjęć dojście do szyn było zabezpieczone ogrodzeniem, z wyjątkiem wytyczonego przejścia. Na pokładzie obecny był również prezes NEB. Operatorami naszej wyprawy byli po kolei. Do granicy polskiej oraz w powrotnej drodze z Görlitz przewoźnik NEB. Na odcinku od granicy polskiej do Szklarskiej Poręby przewozy regionalne, a na odcinku Liberec-Görlitz spółka Trilex. Operatorom oraz załogom pociągu serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam nagrania podróży, patrząc przez przednią szybę kabiny maszynisty. Przed nami stacja Stara Kamienica. Jak podaje witryna internetowa Semaforek, to niewielka stacja pośrednia, położona na 143 km linii numer 274. Posiada trzy tory główne, z których dwa znajdują się przy niskich jednokrawędziowych peronach. Trzeci tor jest torem wyłącznie dla pociągów towarowych. Po stronie parzystej zlokalizowana jest również część załadunkowa, na którą składają się dwa tory biegnące przy placu do załadunków, który wykorzystywany jest do transportu drewna. Od strony Rębiszowa istnieje natomiast niewielka rampa, jednak tor do niej prowadzący został już rozebrany. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię SK, która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia ta obsługuje również rogatki na dwóch przejazdach kolejowych. 18 stopni poniżej.
i tak zaraz iść na spacerku. No, no nie no, chwila, czekajmy z gminy. Zobaczymy, co się będzie działo, nie? Na slakę ostatnio. Czy możesz po dzisiejszej jeździe powiedzieć instruktorom, ja 139 znam. Ciekawe, co się... Chyba nie. Co? Ja ci mogę wyłożyć. Ja mówię zawsze. Jeździć to kurwa konia postawisz, powiesz co i odpowiedzi. To nie jest sztuka z tego. Moja córa pojedzie. No. Mamy, ja ci w 3 godziny mogę włożyć. Ale jak zapamiętasz z tego 10%, to będzie dobrze. No, żeby tylko to 10%. Czy tylko szafę pneumatyczną otworzę? Wystarczy. To jak tą szafę pneumatyczną zobaczysz, to powiesz, nie, dobra, już. To powiesz, starczy. Ci otworzę to, żeby pokażę, jak jest rozbudowane. Albo ci wystarczy, że powiem, jak się holuje go na zimno z powietrzem. Ile zawodów, gdzie coś się otwiera. Zamyka. Od czura pewnie, co? O kurwa. W tej szafie raz, dwa, trzy, cztery. Na środkowej szafie dwa, tam dwa, tam z tyłu też cztery. Oprócz tego tu cztery, pięć, sześć. Tu 6, tam 7, to mam. Zobacz, jak mają porządne poblombowane. Będą. Tak? Tak, poblombują, bo mylą przełączniki i sami wyłączyli SIFE. Trzeba. Na niemieckim systemie w ogóle trzeba nie. Elektrykami nie, spalinowałem, nie? Tak? Z spalinowymi tylko. I z nami tylko, nie? Tak, nie wiem, czy będzie z nami właśnie. Bo do lubania jeździcie elektrykami, ale to do lubania już z nami, nie? No. I to wszystkie te, co z Gorzelca jadą? Tak. Ale z takich planów, jak pani zrobił do Gorzelca, aplikację, no i... Niedalekiej przyszłości chcą zrobić jeszcze tutaj przez Krysi, nie? Także elektryfikacja? Tak, nie? Także może będziemy jeździć tak w kółko przed elektrykiem. Nie wiem, czemu właśnie tutaj tylko do Lubania. Dla mnie to właśnie chore jest. Tylko do Lubania i koniec. Nie? No pewnie do Jeleniej Góry. No nie. Przecież bardziej nawet zobacz, jadą z tego Wrocławia do Jeleniej Góry. Nie, tego to oni nas stawiają ci na więcej. Tego to jest odgrywa. A jeszcze jak się przed koniec roku, to już w ogóle wstawiają, bo kurwa są kasy czerwone. Tak. Ale tu akurat jest nieodziąg. Bo tam od początku świata... 202 do Rybnicy na odbiór. Tak, na odbiorze. Panie mechaniku, tam... Zawiar, jak będzie pan wjeżdżał za semaforem wjazdowym, tam pracują ludzie zabezpieczenia, tam proszę o nich uważać. Dobrze, będziemy uważać, niech oni uważają, wszyscy będziemy uważać. Oni wiedzą, że pan jedzie, ale proszę tam wrócić uwagę. Dobrze. Nas się musi nagadać. No nudzi się facet tutaj, raz pociąg dobry jedzie na dwie. No. Tu jest taka dwudziestka, nie? A gdzie faktycznie tego topa, a tutaj no, to już nie będziemy chyba tyle. Myślę te dwudziestki, co się będzie normalnie jechało, bo to taki jest kurs normalny, że... Ale to jest na dwudziestka na przejazd, ale bez sygnalizacji bezpieczeństwa. Tak, tak. To na pewno bardzo, ze względu na tę widoczność i... Aha. Nie stoją, ale...
sygnalizację dadzą, to i tak będzie jakąś ważne, nie ma chłopu. Nie będzie, no co to? Zobaczysz. To by było bez sensu wyrytowania w kasę tego, no co ty jej reklamujesz? On jest za stary już, nie wiem, no. Nie reklamowałem. Tam zajarzy, kurwa, to. On ma tę żarówkę nerwoszynną założoną do matematyki. No nie wiem, ile masz lat. Tak, kurwa, człowiek. Młody, gdzie? 2 lata do emerytury. Aha! Gdzie dziesiątkę masz? Więcej. Ile? 14? 2. To mój rocznik. No widzisz, kurwa, to jest, ja już jestem stary, ale sam to nie wiem od czego, czy za dużo piję, kurwa, czy co? A widzisz. A ty w ogóle masz czas? Mało kiedy na godzinę idę, nie? Faktycznie, jakby tam po 12, tak? Tak. No, dlatego ja tym żegnam i siedzę, kurwa. Jeden, że ściemne. To jeszcze służby długie, a w zielonej wszystko masz po 8 godzin. No. Też na końcu służby trzeba biegać samochodem. No tak, ty to tak, no bo jak masz dojazd, to nie masz powrotu, tak? No, no i na Poznań rano nie macie przyjechać. Przed nami pojawia się połączony z Mijanką przystanek osobowy Rybnica. Internetowy portal Semaforek informuje. Rybnica to pierwszy z posterunków ruchu położony na jednotorowym odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec. Obecnie po likwidacji wszelkich torów bocznych jest to mijanka z jednym torem dodatkowym. Istnieją 3 rozjazdy, z których 2 odgałęziają tor dodatkowy, a 1 rozpoczyna krótkie żeberko ochronne od strony Jeleniej Góry. Stacja posiada 2 niskie, jednokrawędziowe perony. Ruch pociągów prowadzony jest z nastawni RB, która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Stwierdzenie końca pociągu na obu głowicach rozjazdowych następuje przy pomocy urządzeń TVU. Na stacji zatrzymują się tylko pociągi osobowe. Natomiast portal www.atlaskolejowy.net podaje, że budynek dworcowy jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, ale nie ma czynnej kasy biletowej.
będziesz jechał teraz. Ale co, tu na powrocie? Nie. Przez ten drewniany most. Pamiętasz? A, to na... Przez... Lwówek. Co? Z Lwówka. Tak, z Lwówka na Jelenią Górę. Ten most to był wrażenie zbierujące na mnie robił. Fajnie. To co, pojedziemy tam dalej? Nie. On jest chyba nieczynny, nie? Zamknęli to, na nasi zamierz. Jechałeś po tym moście, ten most tak, ja tylko... Tak? A pod spodem... Nic za bardzo, temperatura za spodem. Przepaść była. Nas już coś daje do tutaj. Czemu się w ogóle zobaczyć, jaka jest... silnika. To właśnie, to jest właśnie najgorsze to. Nie, nie zobaczysz, kurwa. To jest właśnie PESA. To jest podstawa. No niestety. Wiem o tym. Drodzy, teraz jest problem. Bo ja praktycznie żyję na tym ekranie, nie? Bez słów. Ale jak mi ustępia wystąpi, to ja tego nie widzę. Muszę być na głównym ekranie. A jeżeli mi się to... To jest właśnie masakra, tym bardziej, że one hamują z retarderem, się za nimi ścigrzeją. Bardzo ścigrzeją. No i latem jeździmy na pneumacie. Tak, ja właśnie na latem już jeździ. Dobro, co mi tam już zgodzi z tymi fałtykami, to to samo. To nawet to tak się hamowało. Latem hamujemy tym. To chyba, że tym, bo tu może retardera można też wyłączyć. Nawet zimą powiem ci, że hamują tamto, bo tak się przyzwyczaiłem. To już nie to. Chociaż ten może się nie grzać, bo on tutaj jest, wiem, że tutaj były krzewa. Ale w ogóle silnik to ci spadły, to kurwa. A 800, a ten 1500. Czekaj. Ja tu nie widzę obrotów silnika, kurwa, nawet. Tylko tak już jest. Powinno być tego. Za chwilę przy wiadukcie nad Bobrem pojawi się żółtawy budynek. To dawny posterunek od gałęźny Dębowa Góra. Z prawej strony odchodzi szlak do Szklarskiej Poręby. Portal Atlas Kolejowy Net informuje. Krótko po wojnie funkcjonował tu tymczasowy przystanek osobowy otwarty na czas odbudowy mostu na rzece Bóbr. Jednak w 1948 roku został zamknięty. Co ciekawe, pociągi i tak zapewne zatrzymywały się przy jakimś prowizorycznym peronie, bo musiały zmienić tu czoło. Dopiero począwszy od rozkładu jazdy z lat 1953-54, te kombinacje zniknęły wraz z otwarciem nowego mostu na rzece Bóbr. Data zamknięcia posterunku to 1990 rok. Budynek został opuszczony, zdewastowany. Natomiast z 1912 roku zachowała się pocztówka przedstawiająca według opisu portalu polska.org.pl, tu cytat, niecodzienną scenę przy jeleniogórskim posterunku odgałęźnym Dębowa Góra. Pociąg pospieszny do Berlina zatrzymany na sygnale wolna droga krótko po minięciu posterunku VPF za wiaduktem bobrzańskim. Bezradna obsługa nie potrafi usunąć uszkodzenia podwozia swojej P8. Tymczasem do Szklarskiej Poręby przez Jelenią Górę Zachodnią podąża następny pociąg osobowy prowadzony parowozem T-16. Thank you.
Jest godzina 13.36. Z 5-minutowym opóźnieniem dotarliśmy do Jeleniej Góry. I dzisiaj tu przerywamy naszą podróż. Dalej ruszymy w następnych odcinkach naszego magazynu.